Gdy już mamy wybrany hak, czas na przymocowanie przynęty i tutaj mamy tradycyjny włos, który możemy dostosować do przynęty, którą sobie wybraliśmy, lub możemy zastosować inne mocowania. I tutaj mamy również szeroki wybór. Możemy zastosować klasyczne kółeczka, które są w dwóch wersjach, małej i dużej. Świetnie sprawdzają się przy przymocowaniu Blowby Griga, gdzie nasz włos chowa się w momencie brania. Lub po prostu możemy dowiązać takie kółeczko do materiału przyponowego i zamocować naszą przynętę na przykład za pomocą gumki lub za pomocą bite flossa, który nie musimy stopować dodatkowymi stoperami. Wystarczy, że go przypalimy i przynęta mocno trzyma się na naszym włosie. Dokładnie tak. Inna wersja mocowania przynęty to tak zwane wkrętki. Jakie rodzaje wkrętek, jeśli chodzi o PB Production? Dwa rodzaje wkrętek. Pierwsze z jednym oczkiem metalowym i drugie z dwoma oczkami, czyli dodatkowym kółeczkiem w trzech kolorach. Można sobie dopasować do przynęty, jeżeli ktoś tak uważa, że chce zrobić lub nie. Uniwersalne, przezroczyste. Mocuje się je bezpośrednio na trzonku haka lub na pętelce typu D i wkręcamy jedną przynętę pływającą. Jest to doskonałe mocowanie do wszelkich przynęt pop-up czy wofters. Wkrętki PB Products mają bardzo szerokie i ostre kołnierze. Bardzo łatwo wchodzą w każdą, nawet najtwardszą przynętę. A te szerokie kołnierze powodują, że też ją bardzo mocno trzymają. W przeciwieństwie do wkrętek kopiowanych przez różne serwisy, mają metalowe zakończenie, przez co są bardziej trwałe i lepiej trzymają się i tej pętelki D, i haka. Są, że tak powiem, bardziej filigranowe i zapewniają jakby lepszy, płynniejszy ruch przynęty przy każdym poruszeniu się wody. Prowokuje to bardzo skutecznie do brania. W ostatniej fazie brania, kiedy ryba jest niezdecydowana, taki ruch przynęty z tym i umożliwia to właśnie ta wkrętka bite screw z ringiem, czyli bite screw ring. Najczęstsza obawa osób, które pierwszy raz kupują wkrętkę, że ta przynęta spadnie nam z tej wkrętki. Zobaczcie, to się naprawdę mocno trzyma. Tutaj w przypadku PB nie jest to możliwe, ponieważ ten gwint cały został tak skonstruowany, że w momencie, gdy wkręcimy przynętę, ona pewnie tutaj trzyma. To się wkręca po stożku i to jest bardzo ostre krawędzie szerokie, które w środku trzymają przynętę w sposób doskonały, a te obawy są uzasadnione, bo liczne kopie, które możemy kupić pod wieloma markami, to są z szerszymi. Słabe mają zaostrzenia tych krawędzi i one nie trzymają tak dobrze. Dodatkowo całe z plastiku powodują, że one się wyłamują. Dokładnie. A co najważniejsze, ten krętnik tutaj też się bardzo mocno w tym gnieździe trzyma, dzięki czemu nie ma tutaj żadnej możliwości, żeby nasz hak był bez przynęty. Kolejny rodzaj, który możemy zastosować zamiast kółeczka, zamiast zwykłego włosa, to dokładnie. To są mini krętniki. Jeden jest dodatkowym takim przegubem, dzięki czemu przynęta jest jeszcze lepiej prezentowana. Stosujemy to przykładowo chociażby w Roni Rigu. Pętla V-Rig także możemy za pomocą takiego krętnika przynętę zamocować. Do tego, tak jak Monika wspomniała, nić bite floss, zapalniczka i w bardzo szybki sposób nasza przynęta jest zamocowana na włosie. Tak jak widzimy chociażby w tym przypadku, tutaj mamy kółeczko, a zamiast niego możemy zamontować taki oto mini krętnik. Ułożenie haka podczas brania to chyba jedna z najistotniejszych kwestii, dlatego tutaj z pomocą przychodzą tak zwane pozycjonery. Wojtek, jest ich cała masa. Tak, tutaj jakby są dwie części, które i one są, powinny być spójne, a ze względów mechanicznych nie są. Albo niekoniecznie są, dlatego że jest ta pierwsza część, która ma ułatwić wbicie całego zestawu, czyli pobranie przynęty i skuteczne zahaczenie, i jest druga część, za którą odpowiedzialny jest cały zestaw końcowy, to jest hol i utrzymanie ryby podczas holu,
czy jakby działanie dodatkowych sił i cała mechanika związana, właśnie tutaj mechanika przyponu. To nie jest tylko to, że on się tam rusza, jest zapozycjonowana, fajnie zaprezentowana przynęta, ale tutaj mamy już rzeczywiste, bardzo duże siły, bo jak sobie porównamy tą siłę kilku kilogramów, z którą holujemy rybę i ona jest przełożona na powierzchnię haka, to na tej powierzchni haka są olbrzymie naprężenia, olbrzymie siły. I tutaj jest jakby druga część, za którą odpowiedzialne jest ułożenie plecionki, sposób wiązania i tak dalej. Natomiast ten sposób prezentacji, no on ma być jak najbardziej skuteczny. Po prostu zestaw, który sobie wymyślimy, bo tutaj nie ma jednej uniwersalnej metody, on ma się w sposób prosty, płynny, bez przesuwu zapinać powierzchnię na przykład dłoni zewnętrzną. I wtedy no, to, co sobie wymyślimy. Natomiast wszystko to też weryfikuje woda, bo my sobie te nasze próby rozważania w większości robimy na powierzchni, na powietrzu albo na płytkiej wodzie. Natomiast no, zejście takiego zestawu na głębokość 6, 9 albo 11 metrów powoduje, że dochodzą dodatkowe siły wyporności zestawu. I dlatego tutaj dochodzi cała grupa dociążonych materiałów właśnie na większe głębokości i tak dalej, czyli pozycjonery. Jak już rozmawiamy o pozycjonerach, mamy i w wersji tradycyjnej, doskonałej jakości gumek wyprofilowanych w kształcie takiego ala robaczka, ale to nie jest robaczek, bo to z robaczka w ogóle nie przypomina. Raczej chodzi o transformację tradycyjnej rurki termokurczliwej w odpowiedni kształt, żeby zapewnione było ten pierwszy element, o którym mówiłem, czyli skuteczne wbicie haka w pysk ryby. Dlatego takim najbardziej takim efektownym, że tak to nazwę, pozycjonerem jest na pewno krewetka, która jest najbardziej rozbudowana, bo nie ukrywam, że ja na przykład osobiście nie przepadam za bardzo dużymi pozycjonerami. Wiadomo, że w różnych firmach one występują. Natomiast zawsze ciężko mi było znaleźć pozycjonery, które były takie delikatne po prostu. Dobrze pozycjonowały hak, a jednocześnie nie były takie bardzo ekspresywne. Takie. Natomiast krewetka to jest chyba najbardziej taki... taka odmiana pozycjonera, tak. Która jest taka, mamy nóżki, mamy ala robaczka. Mamy małą krewetkę słodkowodną. Tak, możemy stworzyć małą krewetkę. Powiem szczerze, że ja bardzo lubię właśnie te różowe stosować z pop-upem jakimś takim squidowym, właśnie różowym. Właśnie na roślinności, typowo dopływającej przynęty, bardzo, bardzo po prostu skuteczna. Jest to przynęta i takie zamocowanie przynęty za pomocą i całego wypozycjonowania haka za pomocą tego pozycjonera. Raz robiliśmy taki test, że było mnóstwo naturalnego pokarmu, dużo ochotki i założyliśmy taki pozycjoner krewetkę i z ciekawości ciągle mieliśmy brania na prawą wędkę, więc zobaczyliśmy, co się stanie, jeżeli damy dwa zestawy z tą samą przynętą, na jednej będzie krewetka, na drugiej była rurka termokurczliwa. I powiem Wam, że tutaj można powiedzieć, że zadziałał także efekt wabiący według nas i ta krewetka w połączeniu z tą kulką dawała nam ryby. Tak, chociaż podstawowym efektem eyelinera i jest to nazwa wymyślona, jak i sam kształt tego eyelinera w postaci wyprofilowanej rurki, to jest patent PB Products, na tyle skuteczny, na tyle popularny, że zainspirował całą masę innych firm, które tego typu eyelinery zaczęły produkować. Natomiast eyeliner jako samo słowo też jest wytworem PB Products i oznacza dopasowanie, maksymalne dopasowanie haka przy braniu. Czyli jakby podstawowa funkcja tego robaczka, oprócz fantazyjnych krewetek, o których mówiła Monika, i dodatkowego efektu wabienia, jest jakby precyzyjne ustawienie haka, eyeline prosto do pyska, żeby on się jak najmocniej, jak najgłębiej zaciął. Z eyelinerów mamy generalnie dwa rodzaje, które tę serię zaprezentowała po raz pierwszy kilkanaście lat temu firma PB Products i je od razu zaszufladkowała pod długi trzanek haka, longshank, i to jest trochę złudna nazwa, bo
long shank oznacza, że jest krótki robaczek na długi hak. Dlatego, że też musi być to właśnie tak dopasowane, żeby krótki hak był trochę dłuższy i ten kąt chwytności był idealny, jak również do długiego haka short shank, czyli robaczek trochę mniejszy. Dokładnie, więc jest tych pozycjonerów trochę. Te ciężkie, tak jak Wojtek wspomniał, są w takich kolorach żółtych. Ogólnie wszystkie materiały PB dociążone są w żółtych. Tak, w pomarańczowych, w pomarańczowo-żółtych. Pomarańczowo-żółtych, okej, dobrze. Na temat kolorów nie będziemy dyskutować. No tak właśnie wygląda jeden z pozycjonerów. Świetne przedłużenie haka, które w sposób właściwy sprawia, że ryba się... To jest bardzo dobre sprawdzenie, natomiast warto sobie tego robaczka, jak mamy w piórniku i on się czasami rozprostowuje, to go przygiąć do takiej właściwego kształtu. I to jest dobre sprawdzanie, dlatego że dobrze dobrany robaczek, zobaczcie, on się od razu pozycjonuje do płaszczyzny wbicia bez przesuwu. To jest idealnie zrobiony przypadek. Czyli tutaj to, co mówiliśmy, dobry hak, dobry pozycjoner sprawia, że przede wszystkim hak będzie umieszczony tam, gdzie byśmy chcieli, dobrze będzie trzymał rybę, a później przechodzimy do kolejnego elementu, jakim są plecionki i materiały przyponowane.